Cześć, witam Was. Dzisiaj zaczniemy coś nowego, czyli będziemy Wam pokazywać od czasu do czasu muchy, których najczęściej używamy w naszych filmach. Dzisiaj niestety jestem sam, Adasia, pilne sprawy zatrzymały. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to co? Muchy, które bierzemy na pierwszy ogień, no to oczywiście będzie to sławny Parkinson i klasyczna brązka. Postaramy się raczej tak uniwersalnie zestawiać. Wiem, że tam rozmawiałem z Adasiem, na czasie pewnie ukręcimy jakiegoś streamera, ukręcimy jakąś mokrą muszkę. Także cóż, no, jeżeli chodzi o sprzęt, który jest niezbędny tak naprawdę, to będzie Wam potrzebne imadełko. To imadełko też jest takie fajniejsze imadełko, to jest z firmy Snowbee, ale no, gdyby był Adaś, zobaczylibyście, jakie sensowne podstawowe można kupić, bo za 5 dyszek już możecie kupić imadełko, którym swobodnie można się posługiwać i kręcić muchy bez trudu. Ja wcześniej miałem tamto, które w sumie Adaś teraz użytkuje, bo dostał je w spadku po mnie. Zakupiłem to, gdyż chciałem mieć wersję na podstawce, bo te tańsze najczęściej, no nie tylko tańsze, ale po prostu drugi typ to przykręcane do stolika, po prostu u siebie w domu mam na tyle gruby blat przy stole, że nie miałem do czego przykręcać, czyli dość mocno mi to utrudniało kręcenie muszek z tego tytułu, że wiecie, jeżeli przykręcimy do czegoś lżejszego, to po prostu będzie problem tej natury, że no to imadło potrzebuje stabilizacji, a jeżeli jeszcze zaczynamy kręcić, to jest taki trochę schemat, że człowiek się trochę szarpie z tym i nie przychodzi to tak łatwo. Mi się to spodobało, kupiłem używane za jakieś tam, nie wiem, 200 zł, ale zupełnie nie jest to potrzebne do tego, żeby zacząć kręcić. Imadełko za 5 dyszek jest spoko rozwiązaniem, przynajmniej wedle mojego zdania. Czyli kolejną rzeczą, która będzie Wam niezbędna do kręcenia much, niezbędna, no na pewno bardzo ciężko byłoby bez tego, to jest tak zwana nawijarka, tudzież bobinka. Po prostu to urządzenie służy do tego, żeby nić ze szpulki się w sposób kontrolowany wysnuwała, no i żebyśmy mogli dość precyzyjnie nawijać na haczyk. Jeżeli chodzi o istotne rzeczy w tej kwestii, to widzicie, mam dwie te nawijarki. Istotne jest to, żeby tutaj była taka wkładka, nie wiem, porcelanowa, teflonowa, nawet plastikowa, żeby nitka nie ulegała uszkodzeniu z tego tytułu, że tą chyba kupiłem jaką trzecią, dwie poprzednie miałem całe metalowe i niestety ta tulejka metalowa dość wydatnie niszczyła tą nitkę i rwała mi się w trakcie robienia much. Próbowałem szlifować i tak dalej, ale to jeżeli wiecie, jeżeli taką kupicie za 15, a tamtą metalową całą za dyszkę, to dokładasz piątaka i masz o połowę problemu mniej. A jeżeli, nie wiem, zaczynasz robić te muchy i tak naprawdę, kiedy już dochodzisz do końca swojej pierwszej muchy i zaczynasz się cieszyć, że coś z tego wyszło, urywać się nitka i nie masz po prostu jak jej zakończyć, to łapią cię bardzo złe emocje. Kolejna rzecz, ostre nożyczki. Bardzo ważna rzecz i ważne, żeby były właśnie tak, a nie inaczej zakończone, czyli te okrągłe dla dzieci możemy schować, bo jeżeli będziecie potrzebowali coś precyzyjnie dociąć, muszą być to właśnie takie ze szpicem. Ja kupiłem sobie jakieś takie Fiskarsa, to są takie już, nie wiem, jakieś 3 dyszki, ale no po prostu jest kosa. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie rozwijać temat tego, co potrzebujecie, no to na pewno dwie pary nożyczek z tego tytułu, że oj, niestety nie wziąłem tutaj ze sobą, ale jeżeli byście wycinali coś z sarniej sierści, to ponoć ona jest dość twarda i tępi nożyczki. I na targach rybomanii usłyszałem, że na pewno do tego materiału pasuje mieć drugie nożyczki. Ok, także pierwszą muszkę, którą zrobimy, to będzie to brązka. Zrobimy ją na haku jigowym. Ostatnio dość popularne. Chodzi o ten tu wykrzywienie. I to. I się robi dzięki temu, że jego trzonek jest prosty. Robi się nieco łatwiej. Nawija się na niego, bo zwoje nie spadają. Więc zakładamy do imadełka. Tutaj luzujemy jedną śrubę. Dokręcamy ją minimalnie, potem dojeżdżamy drugą, także już tu wiecie, tu mamy dźwignię, która dzięki temu fajnie to, że tak powiem, przytrzymuje. Spoko, funkcja
rotora. Ładnie można, jeżeli wiecie, coś pleciecie, żeby zachować jakiś kształt, wzór, dobrze widać. Więc mamy założone główeczkę, którą stosuję, to jest główka tangstenowa i kwestią, że do tego, a nie innego haka się dobrze nadaje, to jest główka typu slotted, czyli z nacięcią, a nie z mniejszą i większą dziurką, to jest ta, tu jest ta mniejsza dziurka i jest nacięcie, które dobrze pozwala ułożyć się jej na haku jigowym, wiecie, z tym wykrzywieniem. Więc kolejne co, wiecie, przymocowujemy nić wiodącą i za pomocą tej nici wiodącej kształtujemy mniej więcej tors naszej tułów, naszej muszki. Jeżeli chodzi o jakieś takie prawidła, tutaj bliżej kolanka, haczyka, ten tors powinien być cieńszy, bliżej główki grubszy. Po prostu zachowujemy stożkowy, że tak powiem, kształt. To jest jedno z takich podstawowych założeń kręcenia tego typu muszek. Pomimo tego, że jest bardzo klasyczną muchą, można się wydawać, że wiecie, że to już taki wręcz przestarzały wzór. To zdarzyło mi się widzieć mega wyniki na tą muchę. Mogę wam nawet przytoczyć z naszego filmu. Kiedyś pojechaliśmy z Adasiem na Czarny Dunajec i pan, który łowił na brązkę, a my biegaliśmy z Parkinsonami, strasznie nas zlał. Więc odrywam do brązki, jest potrzebne przede wszystkim bażancie pióro z ogona. Odrywam kilka promieni i robimy z niego ogonek. Także tu mamy już ogonek. Dobieranie proporcji przychodzi z czasem. Dobrze jest przytrzymać pióro w trakcie mocowania go, z tego tytułu, że jeżeli byście się zdali na samo przyciśnięcie nitką bez przytrzymania, to ona często się przesunie i może wam zmienić ułożenie. Do tego typu muszek, jak brązka z bażanciego pióra, dobrze jest zastosować drucik, który później pozwoli nam wzmocnić tą muszkę, dzięki czemu po kontakcie z rybą powinna się dobrze zachować i nie powinna zostać zniszczona. Więc mamy już haczyk w modełku, zamontowaną główkę, zrobiony ogonek. Teraz będziemy tworzyć tors tej muszki. Tors tej muszki również robimy z bażanciego pióra. Wyrywamy kilka promieni. Ważne, że jakbyście, nie wiem, kupowali albo mieli szansę wybrać, to żeby te promienie były dłuższe. Bo wtedy prościej się robi takie rzeczy. No, urwało mi się za duże. Okay. Odrywamy, po czym warto wyrównać. Ten. Nicią wiodącą przechodzimy z powrotem do nasady ogonka. Przyłapujemy końcówkę, tą cieńszą naszych promieni z pióra. Odcinamy nadmiar. Brązka jest jeszcze o tyle świetną muchą, że wiecie, zawsze wygląda bardzo naturalnie, jeżeli chodzi o to, bo mamy przecież bardzo naturalny surowiec, z którego nam powstaje materiał, ale dzięki czemuś takiemu jak zastosowanie na przykład innego koloru główki, dzięki czemuś takiemu, jeżeli zastosujecie kołnierzyk kolorowy, ta mucha po prostu robi się bardzo uniwersalna. Macie brudną wodę, zamiast takiej srebrnej główki, jak ja tutaj zastosowałem, dajecie główkę na przykład pomarańczową i macie zupełnie inną muchę, która potrafi być bardzo, bardzo skuteczna. Na brudną wodę pomarańczowe główki mi się naprawdę dobrze sprawdzają. Ok, owinęliśmy i teraz tak, przeciągacie troszkę za główkę i owijacie to nicią wiodącą, żeby się ładnie trzymało. Okay. Odcinamy nadmiar.
Hop. I temat wygląda tak. Warto tu przejechać, wzmocnić temat. I stosiny nawijaliśmy ode mnie do was. A jeżeli chodzi o drucik, dobrze go przewinąć w drugą stronę, dzięki czemu ta stabilizacja jest jeszcze lepsza. A poza tym wiecie, drucik to też ładny element takiej muszki. Kolejna rzecz. Znowu krzyżujemy nić wiodącą z drucikiem. I dzięki temu jest przymocowane. Dzisiaj nawet oglądałem trochę tego typu filmów. Metoda odrywania typu helikopter, jak to jakiś pan z USA ładnie powiedział. I wiecie, w tym momencie możemy zakończyć naszą muszkę, aczkolwiek jeżeli chodzi właśnie o dodawanie różnych akcentów, uatrakcyjnienie, możemy przewinąć ją. Ja najczęściej do takich przewijek używam takiej oto spektry, to są takie kolorowe włosy. Także taka złoto, raczej srebrno-biała spektra. Tylko pamiętajcie, żeby jak najdrobniej lecieć z tym tematem. To ma być tylko drobny akcent. Taką spektrę czy dubbing nakładamy w taki, tak się wkłada najprościej. Można też próbować rozdwajać nić. Owijamy. I teraz muszka jest tak naprawdę gotowa. I teraz kwestia tak, kwestia zakańczania. Normalnie używa się finishera. Ja nie wiem dlaczego nauczyłem się ręką i zawsze to robię ręką. I wydaje mi się to dla mnie, wiecie, wręcz prostsze i naturalne. I back. Mamy jeden. Warto dobrze docisnąć ten węzełek, żeby później nie mieć jakichś niespodzianek, że się nam nitka odciągnie czy coś. Bang, bang. Gdzieś tu miałem swoją starą szczoteczkę do zębów. Taką spektrę warto wyczesać. Jak nie zrobicie tego wy, to wyczesza to ryba. No i widzicie, tak wygląda nasza pełna muszka. Jest mucha, z którą z powodzeniem można łapać pstrągi, lipienie. Klenie też mi się zdarzyło na coś takiego złowić. To jest bardzo podstawowy wzór, który sprawdza się w wielu kwestiach, wiecie. Mamy taką klasyczną brązkę, dajesz pomarańczową główkę, masz muchę na brudną wodę. Wymiana koloru spektry też potrafi poprawić skuteczność takiej muszki. Nie wiem, na przykład jak jechaliśmy na wach w zeszłym roku, to chłopaki mi powiedzieli: Michał, brązki, tylko weź sobie, dorób takiego bałwanka, żeby tutaj była właśnie taka jasna spektra, i właśnie czymś takim łowiłem na wachu i udało się złowić fajnego tęczaka, chociaż łowiliśmy na bardzo podniesionej wodzie. Drugą muszką, pod którą będziemy się przygotowywać, to Parkinson. Tutaj również widzicie, o, powinno być ładnie widać, hak jigowy, główka również typu slotted. To jest haczyk bodajże 12, czyli taki już całkiem większy, ale wiecie, nie robię na małych główkach z tego, nie na małych główkach, tylko na małych hakach z tego tytułu, żeby cokolwiek było widać. Tak naprawdę powinienem wziąć jakiś, nie wiem, w rozmiarze 6 duży haczyk i na czymś takim ukręcić, żeby świetnie było widać, ale później ktoś by mi powiedział, że kręcę muchy na rekiny. Więc lecimy dalej. Tak jak wcześniej, przygotowujemy mocowanie nici wiodącej, chlas. Ucinamy. Parkinson będzie krótszy, aczkolwiek sprzedam ciekawostkę, o której sam się niedawno dowiedziałem. Co zrobić, żeby Parkinsony nie pękały? Zrobiłem najpierw mały research wśród swoich znajomych i usłyszałem: stary, jak chcesz, możesz wsadzić do lodówki, możesz posypać talkiem. I wtedy pomyślałem: talk, spoko, nie ma problemów. Mogę opłukać przed tym, jak jadę na ryby i będzie to już wyglądało ok. Ale już widzę moją dziewczynę, kiedy znajdzie po prostu pudełko z muchami w lodówce i będzie: Michał, co to jest? Mówiąc grzecznie. Także mamy hak jigowy, główeczkę. To jest bodajże czwórka, taka właśnie jak na brudną wodę. Ogólnie Parkinson świetna mucha na brudną wodę. I co? Squirt wall.
Powiem Wam, że ich jakość wydaje mi się, że się zmieniła na przestrzeni czasu z tego tytułu, że te, które kupowałem pierwsze, wydawały mi się nieco lepsze. W sensie, że bardziej wytrzymałe. Jeżeli chodzi o Parkinsona, to doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że zdania co do tej muchy są zarąbiście podzielone, ale no cóż, jest używana, dużo ludzi na nią łowi, ja osobiście też łowię dużo i lubię ją w wersjach przeciążonych z większymi hakami i jeszcze większymi główkami. Stosuję ją też do spinningu, bo dalej łowię przecież na spinning. Wiecie, część ludzi twierdzi, że to zupełnie nie jest mucha. Może i tak. Tylko, że ta mucha jest dość ułowna, czy ten wynalazek jest dość ułowny. O ile jest niewdzięczny to, że właśnie tak jak widzicie, dość ciężko jest przymocować tego spiruloma, z tego, że on bardzo chętnie ucieka. O. Ale na obronę tej muchy, co Wam mogę powiedzieć, no to nie muchy zabijają ryby, to ludzie zabijają ryby, nie muchy. Tak jak również słyszałem, że metoda żółkowa też jest odpowiedzialna za deficyt ryb w polskich wodach. No ja bym powiedział, że to raczej my jesteśmy ludzie za to odpowiedzialni. I co? Chodzi o to, że kiedy robicie Parkinsona, przyłapujesz go delikatnie w jednym miejscu, po to, żeby go bardzo nie naciągać, wtedy on mniej pęka. Druga kwestia. Świetnie wygląda, jeżeli to zrobimy tak. I pokażę Wam, jak wygląda wtedy ładnie ten torsik. Widzicie, jest taki, o, jak teraz. Ładny, schludny. Ogonek tu ładnie wisi. No, chwila. Poprawka mała. O, uparł się. Macie ogonek, wszystko ładnie wygląda. Tylko wiecie co? Tak fajnie zrobiony Parkinson najczęściej pęka. Jedyną opcją, żeby go uratować w tej kwestii, że jeżeli chcecie mieć taki ładny torsik, możecie go pochewką, nie wiem, rękawiczka lateksowa, prezerwatywa, owijacie ten torsik jeszcze raz i on wtedy nie powinien pękać. Ja robię to w taki sposób, że po prostu, tak jak widzicie, zluzowane, naciągam tylko delikatnie. Co prawda wtedy ta muszka tak super ładnie nie wygląda. Nawet nie wiem, czy nie za bardzo jest teraz to naciągnięte. I widzicie, przyczepiam bardzo delikatnie. I wiecie, z tym squidwormem wszystko robimy powoli i spokojnie, żeby Wam nam gdzieś nie uciekł, nie odjechał, bo wtedy ta gumka cała wyjedzie i będzie trzeba to kręcić od nowa, a raz przeciętej gumki się nie da potem, wiecie, naprawić. Motyw podobny, ja lubię stosować te różnego rodzaju kołnierzyki, jest to takie dodatkowe utrakcyjnienie. Poza tym, jeżeli wydaje Wam się, że on, nie wiem, przeszkadza, zawsze możecie go w miarę sprawnie wyskubać z muszki. Hop, motyw podobny, nawinięte mamy, zakończamy. Jeszcze kilka słów w obronie Parkinsona. Jest taka kwestia, że gdybyście prześledzili ostatnich mistrzów świata indywidualnych, drużynowych, to część z nich nie miałaby swoich tytułów, gdyby nie ta mucha, tudzież pseudomucha, jak to woli. Hop, hop. Tutaj nie trzeba zachowywać jakiegoś, wiecie, kształtu, w sensie, jeżeli chodzi o ten stożek i to. Mamy tej długości ogonek, prawda? Możecie go dość mocno naciągnąć, przytrzymać chwilę i już jest trochę dłuższy. Ja raczej robię mniej więcej tej długości. Jak czuję, że mam, wiecie, sporo brań, pstrągi, że tak powiem, wiesz, dziubią, ale nie jestem w stanie ich zaciąć, to skracam ten ogonek, ale wydaje mi się, że raczej dłuższy jest lepszy z tego, że wiecie, lepiej wabi ten, no wiecie, większa mucha, dobrze zauważalna. I co? Są dwie opcje. Możecie wykonywać tego Parkinsona na haku kiełżowym, aczkolwiek wtedy te oploty strasznie zjeżdżają na haku jigowym, który ma ten prosty trzonek, robi się go dość prosto i po prostu łatwiej, a ja nie lubię sobie utrudniać, w szczególności dlatego, że nie wiem, że moje zdolności w kręceniu much nie są jakieś super daleko posunięte, więc staram się wykonywać te najprostsze i najskuteczniejsze, które mi dobrze służą i się sprawdzają nad wodą. Coraz więcej tych much, na które łowię, po prostu są mojego wykonania i pomimo, wiecie,
nie bardzo rozwiniętych umiejętności da się naprawdę fajnie samemu sobie zrobić muszkę. I co tu dużo mówić, ryba złowiona na własną muchę cieszy dużo bardziej. Także na dzisiaj będziemy kończyć, jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, no to to. Fajnie jakbyście napisali, czy kręcicie muchy, jak wam to idzie, jakie wzory wam się sprawdzają. Nie wiem, co do Parkinsona też możemy podyskutować, nie wiem, ja go super bronił nie będę, ale łowię na niego i sprawdza się, a to nie on zabija ryby, raz jeszcze powiem. Fajnie, że wszedł tak spoko ten ostatni film z pstrągami. Tam było łowione na streamera, więc nie wiem, w następnym filmie z tego tytułu może wrzucimy właśnie te streamery, tutorial jak go zrobić. Im więcej będzie łapek i komentarzy, tym prędzej, szybciej się pojawi ten film. A i tam pytacie mnie, gdzie był robiony film. Wiecie, to nie jest istotne, bo nie wiem, tam nie pamiętam niku kolegi, ale odniosę się konkretnie do niego. Wiesz, ja też tak szybko nie trafiłem na takie pstrągi, jakie tam się pojawiły i to nie jest kwestia tego, bo tak naprawdę na ten jeden film złożyły się 3 wyjazdy, w tym 2 z jednym braniem. Ten jeden wyjazd, gdzie widzieliście te ryby, kiedy połowiliśmy z Tomkiem i byliśmy raz jeszcze i pozostałe wyjazdy były na zero, więc to nie jest kwestia moich umiejętności, bo one nie są bardzo wysoko zawieszone. To nie jest kwestia, że wiecie, że ta woda wręcz wrze rybami i kiedy nie pojedziesz, to połowisz, bo ta woda akurat jest rybna i jest jej tam sporo, ale zera też się zdarzają. Tylko to jest kwestia tego, żeby jak najwięcej pojawiać się nad wodą i prędzej czy później każdemu po prostu rzeka da takie happy hour. No, także na dzisiaj będę kończył. Pewnie do zobaczenia w przyszły piątek. Za wszelkie lajki i suby jesteśmy bardzo wdzięczni i do zobaczenia. Cześć!